Z autobusem 23 na Wileński. Baba jechała, gadała przez telefon, a druga jej dokuczała, że proszę, pani jest zajęta samą sobą, gada pani na cały głos i to przeszkadza wszystkim. Przeszkadza. I wysiadła jeszcze tam pod Wileńskim. Za nią leciała jeszcze dokuczyć. Nawet nie widziała kobieta, co przez ten telefon rozmawia. Ile będzie miała nieprzyjemności, że gada i gada, prawda? No. Ale to jest takie chamstwo w Warszawie. Kopcą to mało, że dziady są zajęte sami sobą. I ta babka mówi, pani jest zajęta samą sobą. Gada pani na cały regulator, na cały głos. Jadaczkę rozwarła. No. I proszę państwa, no taka jest Warszawa. Dokuczają sobie. To są mohery, dlatego mówię, że nie ma tutaj świadków Jehowy. No wcześniej czy później, ponieważ oni sobie dokuczają, tak jak doktor Sumińska mówi, że nie można tak męczyć zwierzęta, a ludzie samych siebie wykańczają, bo to kiedyś się odbije na was. Odbije się na twoim potomstwie, na twoim dziecku, jeżeli będziesz wrzeszczała, jeżeli będziesz biła. No. No to potem to dziecko ciebie zamorduje, Boże, no jakie pytania zadajesz? Że kiedyś na was zemści. No. A tak stadnie, mohery, dziady. Proszę państwa, dziad do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, umiżdżają się, uśmiechają się, przytulają się, podlizują się. Jak to bardzo szybko widać od razu, że się, albo jak w radiu mówi, prawda, tu warszawskim stołecznym FM Polska, ochże pana czy panią z wielkim szacunkiem darzy. A czy to ona łaskę robi, żeby każdego człowieka darzyć wielkim szacunkiem? No to więc w tym autobusie zastępczym 23 na Wileński babka nie powinna była przez telefon tak głośno gadać i tylko rzeczywiście jakby o sobie myśleć, a nie o ludziach, pasażerach. To jest autobus miejski, to jest autobus publiczny i on pojechał, proszę państwa, tam. No. I ta babka wysiadła, jeszcze poleciała za to, bo ta z telefonem szła, gadała, ale już ciszej, dokuczyła jej.